Hej, cześć! Przyszedł czas na wykonanie ostatniej mechaniki w naszej grze typu Escape Room. Wykonamy klucze, które pozwolą się wydostać z tego pokoju. Jest to może trochę podchwytliwe, bo tutaj widzimy, że tak jakby wystarczy ominąć szafkę i wyjść, bo nie ma ścian. No ale załóżmy, że chcemy wyjść po prostu przez drzwi, wtedy wygląda to na pewno lepiej. Ok, stwórzmy nowego blueprinta typu aktor, ponieważ chcemy stworzyć klucz, który będzie można zdobyć otwierając jedną z szafek. W sumie jeżeli to będą dwa klucze, to lepiej jak będą pochowane w różnych szafkach, które mamy stworzone. Ok, wejdźmy do środka blueprinta i zróbmy klucz. Jeżeli macie jakiś super model klucza, jakiś super fajny, to możecie oczywiście użyć. Ja posłużę się stworzonym cubem, czyli sześcianem. Prosty sześcian. Wiadomo, klucze akurat powinny być w wymiarze małe, żeby można było je nosić w kieszeni. Domyślny sześcian ma metry na metr, więc zmniejsza go trochę do 30 cm. I tak trzeba być całkiem niezłą kieszeń, żeby go zmieścić, ale powiedzmy, że nie tą mechaniką miniemy chowania do kieszeni, chociaż mogłaby być ciekawa. Ok, wykorzystajmy interfejs, który stworzyliśmy wcześniej, który pozwalał wchodzić w interakcję z szafkami, bo teraz będziemy wchodzić w interakcję. Z naszym kluczem. Czyli wykorzystując ten interfejs, trzeba jeszcze skompilować projekt, aby można go było użyć. No i co teraz? Teraz tworzymy zdarzenie, które robi interakcję z kluczem i graczem. Gracz wskazuje na ten klucz, znaczy bardziej spogląda na niego i ten klucz w taki sposób zostaje zdobyty. Kluczem jest Cube, więc użyjemy go tutaj. Najprostszym no sposobem na Zdobycie klucza, bo to jest oczywiście oszukane, tak naprawdę to klucz zostanie y, zniszczony, ale zostanie wzięty pod uwagę, że został zdobyty. Natomiast po prostu go zniszczymy, bo tak jest najszybciej. Czasem gry robią takie, że wychodzi się do pulpitu, bo ktoś właśnie zdobył klucz, chciał od raz i się posypało, więc żeby się nie posypało w tym przypadku, zrobimy mm, klocek, który będzie sprawdzał, czy cube jest możliwy do zniszczenia. Jeżeli jest, to niszczymy. Oczywiście to nie będzie jakiś super wybuch, tylko po prostu, no, zniknie. No, też, też fajne, ale może nie będzie jak spektakularne. Ale ogólnie, jak się klucze zdobywa, to raczej nie wybuchają, więc niech tak będzie. Jeżeli klucz będzie istniał, czyli cube, zostanie zniszczony. Jeżeli nie, no, to po prostu nic się nie dzieje. No i to też bierze pod uwagę, jeżeli został zdoby, zdobyty już wcześniej, no to do nie da się go zdobyć. Bo to jest bez sensu w ogóle. Ok, stwórzmy jakiś. Wiadomo, cube biały 30 na 30, jak ktoś zobaczy na ulicy, no nie wiem, czy będzie chciał podnieść. Więc trzeba go jakoś uatrakcyjnić albo nakleić jakąś fajną naklejkę, jakieś zdjęcie tam interesujące z internetu, ewentualnie kotka lub dziewczyny, lub kogokolwiek innego. Ja tutaj zrobię po prostu świecącego cuba. Nieważne, że jest czarny, bo jak się świeci, to będzie biały, logiczne. Jak świeci na czarno, goci lubią takie światła, to w sumie mm, nie świeci w ogóle. Dlatego ja tutaj dałem 10. Zmienną można ją stworzyć przy pomocy jedynki lewego przycisku myszy, ale nieważne. Dodajmy teraz ten materiał do klucza. Ok, wybierzmy sobie viewporta i zobaczmy, jak cube wygląda teraz. Czy zachęcająco? No jest w tym coś ciekawego, ale średnio magnetycznego. Ok, ja pamiętam nazwę klucza, więc nazwę materiału, więc po prostu go wpiszę. Ok. Jeden materiał, bo klucze będą tak samo wyglądać. Są tak samo istotne. Jeżeli nie mamy jednego z nich, no to nie wyjdziemy. Potrzebujemy obu. Zobaczmy, jak działa interakcja. Czyli postawiam sobie klucz gdziekolwiek. Taka zagadka, gdzie jest klucz, trochę łatwa, bo widać od razu. Ok, czyli podejdźmy, mniej więcej na środku, kliknijmy. Dało się zdobyć, więc mechanika działa. Szafkę też można otworzyć. Później można to schować. Można też zrobić taką grę, że na przykład yy, chowamy klucze gdzieś. W szafkach, później porywamy człowieka gdzieś na przystanku i go umieszczamy tak jak w cubie. Nie wiedział, co się dzieje, gryzł guziki i wywołał się wydostać i rozwiązując trudne matematyczne zadania. Nasza no, naszego jest znacznie prostsza, bo nie ma matematyki. Też matematyka jest, ale nie dla gracza. Ok, dajemy plusa, co to czy znaczy ogólnie nie polecam porywać ludzi na przystanku, bo to jest co najmniej nieetyczne. E, ok, stwórzmy zmienną typu bulowskiego, czyli true lub false, typu klucz, ale ponieważ mamy dwa klucze. Stwórzmy array, czyli tablicę. Bardziej to jest wektor jednowymiarowy, ale głównie chodzi o to, że można tutaj mieć kilka zmiennych typu true lub false, bo nie potrzebujemy nic więcej. Jeżeli zdobędziemy jeden klucz, to jeden element się zmieni na true, jeżeli dwa, to dwa, no i tak dalej. W sumie to tylko dwa klucze, więc wszystko, wszystko już załatwione. Ok. Mamy zdobywanie klucza, i to jest wewnątrz gracza, bo tak naprawdę gracz zdobywa klucz. Klucz nie musi wiedzieć, że został zdobyty, bo to gracz podejdzie do drzwi i sprawdzi, czy Czy ma klucz. No i najfajniej, no ok. Umieścimy to w kluczu, czyli klucz będzie miał możliwość zdobycia. Ok, przejdźmy tutaj dalej. Dodajmy właśnie element, który powie naszemu graczowi, że klucz został zdobyty. Czyli musimy się odnieść do naszego gracza. Musimy pamiętać, jak się klasa gracza nazywa. Ja pamiętam, więc wiem, że to jest Castle Blueprint Fist person, charakter. Ok, teraz musimy się odnieść, to, to jest przepis na gracza, natomiast musimy się odnieść, że to do, odnosi się do naszego gracza w grze, bo na podstawie przepisu można stworzyć wielu graczy, na przykład 20 NPCów, natomiast to odnosi się tylko do naszego gracza, bo na podstawie tego przepisu został on stworzony. I szukamy kluczy. Mamy tutaj klucze, to jest tablica, z tablicy się trochę inaczej korzysta niż po prostu ze zmiennej. Trzeba uzyskać element klasy czyli element tablicy, czyli w tym przypadku pobieramy jeden z elementów set array. No i tutaj mamy dwa elementy, więc jest indeks 0 pierwszego i indeks 1 drugiego, więc trzeba pamiętać. OK, przechodzimy dalej i możemy zaznaczyć, że klucz został w tym przypadku zdobyty, a ponieważ na początku sprawdzamy, czy cube jest, więc można go zdobyć tylko raz. W tym przypadku zdobywamy tylko pierwszy klucz z dwóch potrzebnych. Kolejność nie ma znaczenia w zdobywaniu, ale musimy mieć je oba. Więc jak już mamy wszystko gotowe, wystarczy zduplikować naszą klasę. Nawet jest już nazwana z dwójką na końcu i mamy te w taki sposób drugi klucz. Niewiele się zmienia, bo zmieniamy tak naprawdę tylko indeks na numer 1, ponieważ numer 1 to jest drugi z kluczy, bo liczy się od zera w komputerach najczęściej. W informatyce OK, zamykamy i teraz możemy oba klucze jakoś pochować. Gdzie? No to wszystko od nas zależy. Ja go usunąłem, żeby schować go na nowo, czyli powiedzmy, że schowamy go gdzieś w szafce. Powiedzmy, że w tej szafce, najlepiej jak będzie na widoku, to znaczy oczywiście nie będzie na widoku jeżeli szafka jest zamknięta, ale w taki sposób, że po prostu gdy gracz otworzy, to ten klucz zobaczy, po co utrudniać jak można łatwiej. Okej, okay. można oczywiście mechanikę, jakąś fizykę użyć, że na przykład coś jest z podłóżkiem, i łóżko można przesunąć, ale to jest taka najprostsza mechanika. Ok, spróbujmy zdobyć te klucze, czyli na początku ja już wiem gdzie, więc trochę spoiler, ale no trudno, więc zdobywam ten klucz, dlatego najlepiej testować grę na jakichś innych ludziach niż ci, którzy tworzyli. Zdobywamy też drugi klucz, jeżeli się udało, to teraz możemy otworzyć drzwi, których nie ma, więc w sumie wygaliśmy, ale nawet o tym nie wiemy. Ale co? Mamy tutaj takie jakby drzwi w szafie, więc dlaczego ich nie wykorzystać? Stwórzmy sobie Właśnie drzwi jako drzwi z szafy jako drzwi do wyjścia. Zduplikujmy sobie je. One już mają mechanikę otwierania, więc bardzo fajnie. Tylko nazwy to trochę inaczej, żeby było. wiadomo, że to nie są drzwi do szafy, tylko drzwi do najni, na przykład. Tak właśnie można przechodzić w różne miejsca. Okej, okay, tutaj akurat nic się nie stanie, bo jak je ominiemy, też wyjdziemy z tego pokoju, no ale powiedzmy, że chcemy to zrobić. Drzwi do szafy są trochę małe, To czy można wejść czemu nie, ale powiększymy, bo najczęściej. Ludzie są duzi, coraz więksi są teraz na świecie, więc trzeba to wziąć pod uwagę. Okej, okay, takie duże drzwi wystarczą, grubość nie musi być gruba i tak nikt nie będzie patrzył, czy grubość jest właściwa no w ogóle. Okej, okay, wejdźmy teraz do drzwi, bo działanie ich tutaj już jest. Animacja, która otwiera drzwi i też zamyka drzwi, aczkolwiek no, w jaskini nie mieszkamy, więc. Zamykamy drzwi za sobą. W escape roomie nie wiem, ale nie to jest istotne. Tutaj po, znowu pozyskujemy nasz przepis na gracza, a następnie naszego gracza, który został na podstawie tego przepisu stworzony. Czyli player pawn to jesteśmy my, a first person character to jest sposób, taki przepis na ciasto, czyli na nas. Ok, czyli sprawdzamy tutaj, czy mamy oba klucze, i wtedy da się to otworzyć. Jeżeli nie, no to nie ma takiej możliwości i bardzo dobrze. No bo po co. OK, yy, po, Zyskajmy tutaj klucz C, w podobny sposób jak tam, tylko tam przypisywaliśmy wartość kluczy, natomiast tutaj po prostu tą wartość sprawdzimy. Najpierw pierwszego klucza, później drugiego. Domyślnie ich nie posiadamy. Można skorzystać z referencji lub z kopii. Jeżeli referencję zmodyfikujemy, to się zmodyfikuje wszystko. Jak kopię, no to tylko kopia. Dlatego w sumie nie ma znaczenia, ale bezpieczniej korzystać z kopii, bo jeżeli coś popsujemy, to się nic nie zmieni. Chociaż tutaj będzie pozyskujemy niż przypisujemy, ale no przypisanie wiadomo, że do kopii bez sensu przypisywać. Okej, okay, więc sprawdźmy tutaj czy mamy dwa tyłu, czyli wartość logiczna, bramka typu AND. Jeżeli ktoś miał bramki logiczne to wie, ten co nie to jest szczęśliwym człowiekiem, ale pokażę jak tutaj wykorzystać bramkę, która działa tylko jeżeli mamy oba klucze. Czyli jeżeli dwa razy mamy true, mamy true na wyjściu, jeżeli chociaż jeden jest false Bądź oba mamy falsa, czyli nie mamy kluczy. I to uruchamia dopiero brancha, czyli warunek. Jeżeli oba klucze mamy, to możemy otwierać i zamykać drzwi. On nie będzie sprawdzał, czy, czy my używamy tych kluczy. No nie, po prostu tylko tyle. Na sam natomiast na samym końcu umieszczę jeszcze informację, jeżeli nie ma kluczy, żeby wiedział, że je musi je zdobyć. Bo co robi pierwszy człowiek, który chce wyjść z pokoju, idzie do drzwi? No normalne. Y jak nie drzwi, to do okien na przykład. Nie wiem, czy bym szukał kluczy po poruszawce, bo kto chowa klucze, jak zamknął drzwi i go w tym pokoju nie ma, no ale powiedzmy, że tak tu jest. Podchodzimy. No nie ma, nie da się otworzyć, bo nie ma kluczy. Ok, więc ja już wiem, gdzie są, trochę, trochę głupio, ale uwierzcie mi, że w innych miejscach, niż je schowałem, tych kluczy nie ma, więc spoko. Dalej musimy szukać klucze. Ok, więc bierzemy. Bo mamy drugi klucz zdobyty jako pierwszy. Teraz bierzemy pierwszy klucz, kolejność nie ma znaczenia. I teraz drzwi się otwierają, można sobie wyjść, zamknąć za sobą i iść, chodzić po mapie, w której w sumie nic poza tu nie ma. Też fajnie, ale no, czy trzeba. Jak ktoś lubi, to czemu nie? Subskrybuj mój kanał, a ja się będę cieszył. Jak polubisz filmik, też się będę cieszył, więc najlepiej zrób dwie rzeczy, to będę się cieszył jeszcze bardziej.